Witamy Państwa 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. I naszym rozmówcą jest ksiądz Sławomir Abramowski. Witamy bardzo serdecznie z proboszcz parafii świętego Jana Pawła II na warszawskim Żoliborzu. Na warszawskim Bemowie. Witam, szczęść Boże. Na warszawskim Bemowie oczywiście. No to może różnica jest, ale tylko dla tych, którzy wiedzą, jak ktoś jest poza Warszawę, to co mu za nie robi. To teraz zapytamy może, bo dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych, ale wczoraj ten świat zachodni obchodził coś, co się nazywa Halloween. To w takim tradycyjnym pojęciu to była Wigilia Dnia Wszystkich Świętych, ale się wyrodziło. Pamiętamy tą straszliwą tragedię w Seulu. Dziesiątki młodych ludzi zginęło, setki rannych, coś w ogóle okropnego. W Polsce to święto przyjmuje się tak z pewnym takim, z dwuznacznością, tak? No bo my mamy, ciągle obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, a wciskają nam ta zachodnia kultura Halloween. No i jest właśnie wojna naszej tradycji z czymś, co przychodzi z zewnątrz. Myślę, że to są przede wszystkim sprawy i zaszłości historyczne. Ponieważ ogólnie rzecz biorąc, Kościół obchodził uroczystość Wszystkich Świętych zaraz po Wielkanocy. Tak jest do dzisiaj w kościołach obrzędów wschodnich. Tam się tydzień po Wielkanocy, czyli wtedy, kiedy u nas jest Niedziela Miłosierdzia, u nich oczywiście też jest często inny termin Wielkanocy, idzie się na groby i święci się wodą święconą z słowami Chrystus zmartwychwstał. I to jest, i też się świętuje właśnie Wszystkich Świętych. Tak Kościół miał mniej więcej do IX wieku. W IX wieku ze względu na to, że w Europie Północnej zwłaszcza było wiele takich rytów, tradycji związanych z przełomem, powiedzmy sobie, tej jasnej części roku i ciemnej części roku. Celtowie mieli Halloween, prawda, tam potem były jeszcze inne różne święta. No, u nas w Polsce były jesienne dziady na przykład. Więc Kościół jakby postanowił dać chrześcijanom piękniejsze święto w miejsce właśnie tego typu takich trochę ciemnych i ponurych uroczystości nieraz związanych z obcymi bogami. I tak to było. I to się miało całkiem dobrze w całej Europie, uroczystość Wszystkich Świętych właśnie w tym terminie, aż do momentu, kiedy zaczęła się reformacja. Kiedy przyszła reformacja, protestanci zanegowali w ogóle kult świętych. Więc w cywilizacji protestanckiej zniesiono uroczystość Wszystkich Świętych. No więc jak zniesiono u nich uroczystość Wszystkich Świętych, no to na nowo zaczęły wyłazić te wszystkie rzeczy, którym jest Halloween. I te inne takie, prawda, święta, które wcześniej gdzieś tam były w tradycji uśpione, ale one wróciły. Więc w związku z tym to właśnie u protestantów Halloween jest no taką, powiedzmy sobie, bardzo rozdmuchaną rzeczywistością i w ten sposób no Halloween jakby przyszedł do Polski. No, u katolików tak nie ma, prawda? I to dlatego ten Halloween, zobaczcie, jest najbardziej gdzie obchodzony? W tych krajach, które mają protestantów. A więc przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dużo protestantów, w Kanadzie, w Korei Południowej na przykład, ogromna większość chrześcijan, to jest, bo Korea Południowa to jest kraj chrześcijański, ale bardzo, bardzo dużo protestantów. I tam właśnie to, co się wydarzyło, no właśnie. I to jest bardziej w ten sposób, więc dlatego ja bym powiedział, że u nas w Polsce może aż tak tego się nie świętuje, bo no, Polska jednak cały czas jest krajem katolickim
i te, no i te rozdmuchane, takie halloweenowe rzeczywistości protestanckie u nas się mniej, że tak powiem, przyjęły. Może powiedzmy, w których krajach obchodzone jest dzisiaj, czy w których krajach jest wolne od pracy, tak? Bo to jest taki znak, że państwo mówi swoim obywatelom, szanujemy wasze przekonania i proszę bardzo, świętujcie. Więc oczywiście państwo zdziwicie się, ale w Algierii, ale to jest dzień rewolucji, w Andorze, czy w krajach katolickich, w Australii, wbrew pozorom, ale tam jest dzień Melbourne. No i mamy Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Burkina Faso, Burundi, Benin, Chile, Chorwacja, oczywiście Francja, Niemcy, ale też Węgry, Włochy, oczywiście Watykan i tak dalej, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, wszystkie te kraje. To jest naprawdę dużo krajów, w którym ta tradycja 1 listopada się zachowała. W Polsce ma ono zupełnie szczególne znaczenie, ale to też dlatego, że u nas się ta religia połączyła z poczuciem narodowym, nie? To jest święto narodowe, święto tych, wspominamy również tych, którzy nie mają już rodzin, ale którzy oddali życie za ojczyznę albo bardzo się jej przysłużyli. Uroczystość Wszystkich Świętych jak najbardziej jest we wszystkich krajach katolickich i ona jest uroczystością, ma rangę uroczystości. W związku z tym bardzo często jest to dzień wolny od pracy, ale kiedy, bo to jest, jest czymś innym, uroczystość Wszystkich Świętych i czymś innym są zaduszki, które są 2 listopada. 1 listopada to jest uroczystość, a więc świętujemy. Święci w niebie mają bal 1 listopada. A my tutaj na ziemi świętujemy razem z nimi w tym balu, prawda? Złoty sypie się kurz, prawda? I my obchodzimy to wszystko bardzo uroczyście w kościele, uroczyste msze święte. W niektórych parafiach jest Wigilia Wszystkich Świętych obchodzona, prawda? Czyli w nocy z 31 na 1. Inne rzeczy, które no, dla młodzieży są, prawda, na przykład Wieczór ze Świętymi, czy tam Bal Wszystkich Świętych. Tego typu tradycje u nas są albo wracają, pojawiają się i tak dalej. Natomiast 2 listopada to jest dzień zaduszny, który jakby odnosi się do modlitwy za tych, którzy byli wierzący i odeszli i prawdopodobnie albo są w czyśćcu, albo w niebie. No więc jak są w niebie, no to już za nich się modlić nie trzeba, ale my się modlimy zwłaszcza te dusze czyśćcowe, a więc te osoby, które jakby już są zbawione, ale jeszcze potrzebują pewnego oczyszczenia z jakichś przywiązań do grzechów i takich innych rzeczy, które im mogą zostać, które nie zostały w jakiś sposób oczyszczone w trakcie ich życia tu na ziemi. Więc to są dwie odrębne rzeczy, bo 1 listopada no, to jest uroczystość, święto, radość. 2 listopada to jest dzień modlitwy, zadumy, no, nawiedzania grobów, prawda, modlitwy za zmarłych. Więc trochę nam to w mentalności się skleiło w jedną całość, zwłaszcza za czasów komunistycznych, kiedy telewizja i prasa i radio zrobiły z tego święto zmarłych. Ale generalnie to nie jest święto zmarłych. 1 listopada to jest święto żyjących, tych, którzy są w niebie i żyją razem z nami. Kościół katolicki obiecuje nam odpust nadzwyczajny tego dnia. Proszę powiedzieć, na czym polega ten odpust i co to jest za łaska? Odpust związany właśnie z modlitwą za zmarłych jest związany z oktawą właśnie tego dnia zadusznych, a więc
Wtedy, jeśli modlimy się za zmarłych, pod zwykłymi warunkami oczywiście, ale trzeba być w stanie łaski uświęcającej, trzeba przyjąć komunię świętą, modlić się w intencjach papieskich, prawda? To wtedy możemy uzyskać odpust zupełny dla jednej właśnie wybranej duszy czyśćcowej i ofiarować go za nią. To jest taki trochę inny odpust niż zwykle, bo normalnie no to odpusty są takie, że można ofiarować czy za siebie, czy za jakąś osobę żyjącą. No tu jest taki, że właściwie tylko za jakąś osobę, która już odeszła. Jest ta szansa. Chciałem jeszcze księdza zapytać, bo jest taka akcja teraz w mediach atakowania Kościoła katolickiego. Słyszymy no, okropne rzeczy, wymyślone, jakieś niestworzone historie, nie wiem, nawet sięgają do Jana Pawła II. No, wiadomo było, to się zaczęło kilka lat temu, że do tego dojdzie. Czy księdza osobiście ma ksiądz doświadczenia z ludźmi, którzy, nie wiem, chcą sobie powyzywać księdza, w jakiś sposób uprzykrzyć życie? Czy to jest po prostu taki świat, który jest wymyślony? To znaczy, jeżeli chodzi o te ataki na Jana Pawła II, to ciekawe, bo to jest rzeczywistość typowo i czysto polska. Mhm. Teraz niedawno właśnie na ten temat rozmawiałem na przykład z Włochami. Byli bardzo zdumieni, że takie ataki na Jana Pawła II mają miejsce. We Włoszech nie ma w ogóle tej żadnej tego typu rzeczywistości. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. Mhm. No, w innych, pytałem się kolegów w innych krajach, czy coś takiego u nich jest. Okazuje się, że nie ma. No bo u nas to ma kontekst rozbijania. To są wyłączną, że tak powiem, domeną dzisiaj prasy polskiej. No, powiedzmy polskiej, polskojęzycznej, ale ma to po prostu narzędziowe znaczenie. To chodzi o to, żeby rozbijać polskie społeczeństwo, żebyśmy nawet nie mieli nic ze sobą wspólnego, nawet tej dumy z wielkiego Jana Pawła II, wielkiego poety, aktora, ale wielkiego księdza, wielkiego człowieka, którego skala miłosierdzia, serca, rozumu przekraczała wiele barier. No właśnie, żebyśmy również to nam zabiorą, bo będą wymyślać jakieś oszczerstwa. Natomiast to jest też działanie, które jest wycelowane w charyzmat, czy w szacunek, jaki w społeczeństwie cieszy się Kościół katolicki i ci, którzy mu służą, księża i siostry zakonne. I teraz ja pytanie do księdza jest takie, czy to do księdza jakoś dociera, czy to takie pogorszenie nastrojów wobec ludzi Kościoła jest widoczne? Więc tak na co dzień my tego może nie odczuwamy. No nie wiem, może z dwóch względów. Po pierwsze, my księża, no to generalnie jesteśmy w takiej bańce ludzi wierzących, a więc ja mam do czynienia z ludźmi dobrymi, pozytywnymi, wierzącymi i to są ci ludzie, wśród których się obracam na co dzień. Owszem, rzeczywiście mamy do czynienia z takim, no powiedziałbym, pewnym antyklerykalizmem, który nieraz no, daje nam w kość, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie urzędowe. My na przykład teraz takich rzeczy doświadczamy. Czasem no, mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, z takimi jastrzębiami, że tak powiem, antyklerykalizmu, czy czegoś takiego, antychrześcijanizmu. Czy to przez ktoś tam dzwoni czasem, no zdecydowanie z myślą o tym, żeby po prostu uprzykrzyć życie księdzu. Mieliśmy też taką sytuację, że no jakaś pani taka napompowana przeciwko Janowi Pawłowi II w zeszłym roku tutaj w czasie mszy świętej wtargnęła i chciała przerwać mszę świętą. No to te rzeczy się zdarzają oczywiście, no ale to jakby... Jeszcze 10 lat temu nie do pomyślenia. Ja byłem przez 12 lat misjonarzem na Bliskim Wschodzie.
Więc tam mieliśmy dużo trudniej, jeśli chodzi o złe nastawienie w ogóle do chrześcijaństwa. Bo wielu muzułmanów czy Żydów, no jakby to powiedzieć, chrześcijan niespecjalnie kocha. Więc dla mnie to, co jakby jest w Polsce, no to jest po prostu no, chleb z masłem. Chciałoby się powiedzieć jeszcze, kilkanaście lat temu to nie do pomyślenia. No i teraz też są takie protesty, żeby w religiach nie było, żeby w szkołach nie było religii, że to niepotrzebne, że z entuzjazmem notowane są takie statystyki, że coraz mniej dzieci chce chodzić na religię. Też się zastanawiam, bo może to się wina katechetów, może źle uczą, może wina rodziców, którzy nie są wystarczająco nastawieni na to, żeby dziecku przekazać wiedzę o religii, bo takie mam wrażenie, że bardzo duża część Polaków, którzy są zarejestrowani jako wierzący katolicy, to o katolicyzmie i takich prawdziwych prawdach wiary to niewiele mają do powiedzenia. Wielu jest rzeczywiście ludzi, którzy przeżywają swoje chrześcijaństwo gdzieś na poziomie katolicyzmu kulturowego. Na szczęście jest wielu rzeczywiście z serca wierzących. Jest też jakby pewna grupa ludzi, dla których chrześcijaństwo utożsamia się z rytualizmem pewnym. No i nie wiem, na ile rzeczywiście to jest dobre. Faktem jest, że młodzież jest bardzo wrażliwa na punkcie jakiejś tam swojej wolności. Więc w momencie, kiedy w jakiś sposób czuje się zmuszona do pewnych rzeczy, no to reaguje w naturalny sposób niechęcią. I rzeczywiście te dwa ostatnie lata to są takie, kiedy w dużych miastach sporo młodzieży przestało chodzić na religię w szkołach ponadpodstawowych. Potem no jeszcze doszedł dodatkowy problem, że wtedy, kiedy część młodzieży się wypisała z religii i trzeba łączyć klasy, no to się robią problemy techniczne. Dlatego, że na przykład kiedy się łączy dwie albo trzy klasy razem, to trzeba im znaleźć takie godziny, kiedy oni wspólnie mają wolne. W planie lekcji to wychodzi zwykle godzina późna. No i my często mamy takie sytuacje wśród młodzieży, że na przykład człowiek idzie do szkoły na 8 rano, ma zajęcia w piątek od 8 rano do 2 i potem musi czekać 2 godziny na religię. I wtedy niestety to już trzeba heroizmu, żeby na tej religii po prostu być. Dlatego, że w piątek wieczorem o godzinie 4 zostawać na religię po 2 okienkach, no to już naprawdę jest wyczyn. No tak, powinna być jakaś współpraca. Część młodzieży też jakby odchodzi z religii z przyczyn czysto technicznych. Tak, tak. No właśnie ksiądz o tym mówi. To rzeczywiście taka rzecz wydaje się bardzo, bardzo ciekawa. No teraz mam oczywiście możliwości, a to jakieś aplikacje, a to jakieś rozmowy, chociażby przez internet bezpośredniej. Pewnie w duszach, głowach tych młodych ludzi rodzą się pytania, na które chcieliby znaleźć odpowiedź. I tutaj obecność księdza w szkole jest bardzo dobrą okazją. No i proszę Państwa, minęła ta rozmowa. Czas nam się powoli kończy, jak słyszę. Bardzo pięknie księdzu dziękujemy. Ksiądz Sławomir Abramowski, ksiądz proboszcz parafii Jana Pawła II na warszawskim Bemowie. Ksiądz buduje kościół i to jest odważny plan, bo i działanie w tych czasach, kiedy liczba osób chodzących do kościoła się zmniejsza. To jeszcze jedno zdanie albo dwa na ten temat. Naszą dewizą u nas w parafii jest żywy Bóg, żywy człowiek, żywy Kościół. I ja nie mam obaw, że ten Kościół, który wybudujemy, będzie stał pusty. Dlatego, że ludzie poszukują rzeczywiście żywego Kościoła.
Poszukują kościoła, który jest wspólnotą braci, wspólnotą wierzących, gdzie jest ten duch rodziny, gdzie jest ten duch wzajemnej współpracy, wzajemnego pomagania sobie. No i gdzie jest ten duch po prostu życia, nie? Czasem mam takie spotkania, gdzie ludzie mówią, a ten kościół, tak, i ta instytucja kościoła i to i tamto. Ja im wtedy czasem odpowiadam, parafrazując trochę słowa wieszcza, mówię, nasz kościół jest jak lawa. Z zewnątrz sucha i twarda, śliska i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Wlewajmy na tą skorupę i stąpmy do głębi. I to będzie puenta tej rozmowy. Bardzo pięknie, księdzu, dziękujemy za czas poświęcony w tak niezwykłym dniu. Dziękuję, szczęść Boże. Z Panem Bogiem. No i proszę Państwa, zapraszam na kolejną rozmowę już za chwilę.